Kochani, chciałabym się dzisiaj z wami podzielić takim słowem o dzieciach, o dziecinnej wierze. W ogóle uważam, że mieliśmy dzisiaj dobry czas uwielbienia. Uważam, że jeśli tylko każdy z nas personalnie pójdzie w tym kierunku, o którym dzisiaj mówiliśmy, nie szukając dodatkowych atrakcji w chodzeniu z Bogiem, ale jeśli będziemy posłuszni prawdom Bożym, to naprawdę po prostu na tym skorzystamy. Wiecie, ci, co macie dzieci, wiecie, że dzieci mają w sobie coś fantastycznie prostego, nie? Pamiętam, jak kiedyś Julita opowiadała, że Julek chodził do przedszkola i chwalił panią. W taki sposób, wiecie, co często dorosłym jest trudno. Trudno jest komuś powiedzieć, słuchaj, pięknie dzisiaj wyglądasz. Słuchaj, Krystian, masz super sportową łydkę. Wiecie, czasami trudno nam powiedzieć takie proste słowa. A Julian chodził do przedszkola i wychwalał swoją panią, jaka jest piękna, jakie tam, już nie pamiętam, jak korale ma ładne, fryzurę ma ładną. Wiecie, w ogóle dzieci mają coś w sobie fantastycznie po prostu takiego prostego. Mi się przypominają takie historie też z kolei z mojego dzieciństwa. W ile takich dziwactw wkręciła mnie moja siostra. Ale ja byłam dzieckiem i miałam dziecinną wiarę i ja uwalniałam marzenia, wiecie, i wiarę w to, co ona mi opowiadała. Na przykład na ścianie wisiał taki obraz, jakby trochę taki z brązu, taki, wiecie, wytłoczony w ogóle koń, a na tym koniu kobieta i mężczyzna. I wiecie, jej się udało wkręcić mnie w to, że to są nasi rodzice. Ona mówi, ale wiesz, kto to jest? To jest mama i tata. Ja mówię, ale mama jest naga. Tacy byli, byli młodzi, byli piękni. Kochali się, wiecie, my już wtedy w domu doświadczaliśmy niekoniecznie fajnych sytuacji, a ona mi takie po prostu inscenizacje gdzieś w ogóle opowiadała. Mówi, zobacz, to jest mama i tata, wiecie, to mnie gdzieś uspokajało. Ja uwalniałam w to dziecinną swoją wiarę. Marzyłam w ogóle, Boże, ale rodzice mieli po prostu piękne życie, nie? Pamiętam też, jak mój dziadek podarował działkę budowlaną moim rodzicom i moja mama rozpoczęła budowę i plany były związane w ogóle z budową. Pamiętam, jak żeśmy z siostrą siedziały, oglądałyśmy te plany i snułyśmy marzenia. Jak będzie wyglądał pokój? Żeśmy sobie projektowały, który będzie pokój siostry, który będzie pokój mój. Wiecie, to jest właśnie ta prostota w ogóle, prostota tak naprawdę dziecinna. I to, tak jak powiedziałam na początku, dzieciaki mają coś w sobie takiego fantastycznie prostego. I tak samo jest w naszym życiu, kiedy poznajemy Jezusa. Na różnych etapach jesteśmy, w różnym wieku chodzenia z Bogiem jesteśmy, ale każdy z nas może powiedzieć jedno, że kiedy oddał życie Jezusowi, to wszystko było proste. Proste było wszystko? Proste było. I coś wam chcę powiedzieć. I dalej jest proste. I dalej jest proste. Tylko my w pewnych rzeczach musimy powrócić do takiego dziecinnego mentalu. I nie mówię o tym, żebyśmy nosili pieluchy, byli nieodpowiedzialni, żeby nas trzeba było w ogóle ratować, z dziur wyciągać i tak dalej. Ale są pewne kwestie w naszym życiu, które my w nich musimy stać się po prostu jak dzieci. Wtedy, kiedy poznajemy Jezusa, to jest miłość nieobłudna, proste służenie, kładzenie życia bez podwójnego dna, fascynacja słowem. Post i modlitwa jest stylem życia. Wiara w proste rzeczy, ufność w stosunku do Jezusa, świadomość, że wszystko jest z łaski. Czy ewangelizuję, czy nie ewangelizuję, wiem, że moja pozycja przed Bogiem jest jaka? Niezmienna. Nikt i nic tego nie może zmienić. Czy robię, czy nie robię, moja pozycja przed Bogiem jest niezmienna. Bo ja nie robię po to, żeby zmienić pozycję przed Bogiem. Ja robię z wdzięczności. Życie za życie. A potem rzeczy zmieniają się,
A może inaczej, przestawiamy tak naprawdę klocki, nie tak jak potrzeba. W rzeczach, w których powinniśmy być jak dzieci, stajemy się dorośli, a tam, gdzie powinniśmy być jak dorośli, dzieci nie jemy. I to jest coś takiego przewróconego do góry nogami i to trzeba odwrócić. Wiecie, wkrada się wtedy religijna pycha, zadowolona z siebie i zadowolona tak naprawdę ze swoich działań. I wiecie, kiedy oglądamy politykę, to widzimy, jakie są przepychanki. W zasadzie w ogóle rząd powinien służyć, tak? Politycy powinni służyć, a co oglądamy? Oglądamy przepychanki, oglądamy totalną, nie wiem, lustrację, wyciągają sobie syfy, wyciągają sobie w ogóle różnego rodzaju błędy, świat na to patrzy, lud na to patrzy, jak się czuje? Mega niebezpiecznie. I w sercu uczniów również pojawiały się takie rzeczy. Pojawiało się pytanie w sercach uczniów. Panie, kto jest najważniejszy pośród nas? Kto jest najważniejszy pośród nas? I powiem wam teraz o takiej lekcji, która uważam jest proroczą lekcją, jeśli dobrze przyglądamy się Biblii. I to jest właśnie niesamowite, że czym bliżej było krzyża, uczniowie zaczęli się spierać. Kto pośród nich jest najważniejszy? Totalnie nie pojmowali kierunku, do którego prowadził ich Bóg. Jezus jest przed krzyżem, a oni zadają sobie pytanie, kto z nas jest najważniejszy? Tak jak to by było czymś kluczowym i mega istotnym. To nie jest kluczowe i nie jest najbardziej istotne. I podobnie, kochani, jest z nami, że często nie rozumiemy absolutnie kierunku, do którego Bóg nas prowadzi i do zmiany, która ma nastąpić. Bóg nie jest hipokrytą i nie wmawia nam, że uczniowie myśleli tylko o tym, co poczciwe, chwalebne, o tym, co święte, tylko się modlili i tak dalej. Nie, bo ta historia nam pokazuje, że oni kłócili się między sobą, kto jest najważniejszy. Przekładając to na dzisiejsze życie Kościoła, i nie mówię naszego, ale ogólnie na życie Kościoła, kto jest najlepszy, kto jest z przodu, kto ma najlepsze poznanie. Wiecie, prawda jest taka, że to sługą trzeba się stać. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o dziecku. To się dzieje w Kościele. To się dzieje wśród ludzi. Są te przepychanki. Jest zadawanie sobie tego pytania. Kto jest najważniejszy? Moja łapka na końcu. On jest ten, a ja jestem arcy. Oni są tacy, a ja jestem arcy. A ja jestem arcy. Ale to w ogóle nie o to chodziło. I wiecie, nie ma takiego wersetu w Biblii, który mówi, że uczniowie się cały czas modlili. Nie. Byli ludzcy. Zachowywali się tak jak my. Było między nimi tak jak między nami. Spory, kłótnie i zadawanie sobie pytania, kto jest najważniejszy? To jest prawdziwe chrześcijaństwo i to jest prawdziwe oblicze historii biblijnych. My często chcemy zobaczyć biblijne historie jako takie bardzo święte. Wiecie, tego Jezusa siedzącego na zielonej trawie, wystrzyżonej, w pięknej białej szacie, z cudownymi włosami, takie jakby mu fale pokręcili, szczupłego w pasie, ze sportową łydką. Ale to nie są, to my to źle oglądamy, to tak nie wygląda. Bo Jezus to ludzki Pan, oni przeżywali życie. Przeżywali życie tak jak ty i ja i doświadczali tego samego, co ty i ja. A więc zaczynają uczniowie dyskutować między sobą. Kto jest największy? Ewangelia Mateusza 18:1-5. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto więc uniży się jak to dziecię, ten jest większy, największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecie w imię moje, mnie przyjmuje.
I nie chcę tutaj mówić o tym, że jak nie staniemy się jak dzieci i tak dalej, to nie wejdziemy do Królestwa Niebios, czyli nie pójdziemy do nieba. Nie o tym mówię. Mówię o tym, że nie będziemy doświadczać prawdziwie Królestwa Bożego tu na ziemi. Nie będziemy doświadczać prawdziwego życia. Jeszcze raz. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. I to, co powiedziałam wcześniej, religia i święte obrazki, niektóre przekłady w ogóle takich, wiecie, biblijnych, jak gdyby biblijnych rzeczy w stosunku do dzieci, pokazują nam w ogóle zakłamany obraz tej historii. Właśnie pokazują nam takiego Jezusa w tej białej szacie, który siedzi na wystrzyżonej trawie, a do niego przychodzi piękne dziecko w albie z lilijką. Wiecie, o co chodzi? Ono jest posłuszne, nie wyrywa się. Ale to tak nie wyglądało. To tak nie wyglądało. My często chcemy tego Boga widzieć, te sytuacje, które są, to chcemy widzieć świętsze, niż one tak naprawdę były. My mamy się w nich obejrzeć. Wiecie dlaczego? Ponieważ w nich jest informacja, że oni przeżywali takie samo życie jak ty i ja. I kiedy się spierali, kto jest największy w Królestwie Niebios, to Jezus przywołuje pomoc naukową z podwórka, jakiegoś dzieciaka, nie w albie i z lilijką, tylko brudaska, brudaska z obsmarkanym nosem, z odartym kolanem, może nawet się szarpał i nie chciał w ogóle tam podejść. Ale my w tym widzimy zupełnie coś innego. Bądźcie takie jak to dziecko, posłuszne. A może on dopiero z drzewa spadł i miał huragan we włosach. Wiecie, szedł, może Jezus go brał, a on się szarpał. Już tu nie chce być, już chce z powrotem uciekać do swojej zabawy, już chce z powrotem uciekać do swoich w ogóle kolegów. A my często widzimy w ogóle taki święty obrazek, ale to tak nie wyglądało. Jezus przywołuje swoją pomoc naukową z podwórka obok i to dziecko na pewno się tego nie spodziewało. Ono nie było wcześniej przygotowane przez apostołów. To nie było zaplanowane. To nie było zaplanowane, że apostołowie przygotowali dzieciaka, wymyli go, wyczyścili, fajnie go w ogóle ubrali i przyprowadzili go do Jezusa jako pomoc naukową po to, żeby Jezus mógł zrobić porównanie. Nie, bo to by nie było życie. I to, co mówiliśmy na uwielbieniu, Jezus zawsze odnosił się do codziennych obrazów, nie do iluzyjnych, nie do fantastycznych. Ta pomoc naukowa tego dzieciaka to jest w ogóle był z ludźmi, był z uczniami, z podwórka ciągnie w ogóle dzieciaka i zawsze odnosił się do czegoś prostego, ludzkiego. Tak? Spójrzcie na ptaki. Spójrzcie na lilię. Spójrzcie w ogóle na figę. I spójrzcie na tego dzieciaka. On ma wszystko w nosie. Rozumiecie? On się nie przejmuje, jak wygląda. A jest przed Jezusem. Ma brudny nos, odarte kolano. I w tej sytuacji, kiedy Jezus bierze tego dzieciaczka i stawia go przed uczniami, rozpoczyna się tak naprawdę jego lekcja. I to jest ważna lekcja. To jest ważna lekcja dla nas, kochani. To jest ważna lekcja, żebyśmy wyciągnęli z niej wnioski. Jeśli nie staniecie się jak On, i to nie jest byle jaka lekcja, jeśli nie staniecie się jak On, jak to dziecko, i tu nie jest mowa o tym, że jeśli nie staniecie się jak On, będziecie mieć więcej problemów. Jeśli nie staniecie się jak On, nie będziecie mogli doświadczać pewnych rzeczy. Nie ma to nic wspólnego z tym, że nie wejdziemy do nieba, bo to w ogóle nie o to chodzi.
Nie będziemy doświadczać pewnych rzeczy, jeśli nie będziemy mieli dziecinnego mentalu. Jeśli w pewnych kwestiach w naszym życiu nie będziemy jak dzieci. Jeśli się nie staniecie jak to dziecko, nie będziecie mogli tu na ziemi doświadczać Królestwa Nieba. I ta lekcja mówi do nas, niech maniery tego świata nie zaślepiają waszych oczu uczniowie. Nie przepychanki, kto jest najważniejszy. Bo w tej sytuacji, kiedy oni zadawali sobie pytanie, kto jest pośród nas największy, Jezus widział dalej i przywołał tego dzieciaka i mówi, z niego bierzcie przykład. W ogóle nie odniósł się do tego, kto jest najważniejszy, bo to nie ma żadnego znaczenia. Macie się stać tacy jak on, jak to dziecko. A więc niech maniery tego świata nie zaślepiają waszych oczu. Pewien człowiek opisał, może w sposób taki bardzo idealistyczny, dzieci. Po prostu pięknie je widział. Wiecie, że w ogóle nie ma dzieci liderów, nie ma dzieci pastorów. Nie ma takiego bytu. Zdajemy sobie z tego sprawę? Musimy to raz na zawsze między nami wyjaśnić. Nie, moje dzieci tutaj dzisiaj przyjadą. Nie ma, to są dzieci pastorów. Dzieci pastorów dotykają takich samych rzeczy, jak dzieci niepastorów. A ja najpierw jestem waszą siostrą, a Artur waszym bratem. I dotykają nas takie same rzeczy, jak dotykają was. Nie ma takiego bytu dzieci pastora, dzieci lidera. Po prostu. Jak ten człowiek widział te dzieciaczki? Dzieci są posłuszne ojcu, kochające matkę. Nie potrafią źle życzyć bliźnim. Nie zabiegają o bogactwa. Nie są bezczelne, nie kłamią. Wierzą w to, co się mówi. To, co usłyszą, uznają za prawdę. Niezłe dziecko. Czy są takie dzieci? Są takie dzieci. Jest taki etap w życiu dzieci, że właśnie dzieci takie są. Ale potem, jak świat zaczyna na nie wpływać i zaczyna je kształtować, to wszystko się zmienia. To właśnie wchodzą i są zmanierowane systemem tego świata. Wpadają w klimat przepychanek, udowadniania sobie, zadawania pytania, kto lepszy, kto ładniejszy, kto większy, czyja łapka ostatnia. On jest taki, ja będę arcy. Ale to ważna lekcja, której Jezus uczy uczniów. Jeśli się nie staniecie jak to dziecko, jeśli nie będziecie tacy jak on, nie będziecie doświadczać Królestwa Niebios tutaj na ziemi. Faryzeusze dyskutują o sabatach, obmywaniach, innych ważnych rzeczach. To, co mówiliśmy na uwielbieniu. Faryzeusza nie zagniesz. Żeby być faryzeuszem, trzeba było na początek znać Torę, czyli pięcioksiąg, a potem cały Tanach, czyli Torę, Pisma i proroków. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ile my wiemy o Jezusie. Ważne, czy ty jesteś z Nim blisko. Piątka. Piątka? O, proszę bardzo. Oto dowód, oto pomoc naukowa. Stańcie się jak on. Silny, ale jesteś silny. Siła? Stańcie się jak on. Popatrzcie, on się w ogóle niczym nie przejmuje. On nie ma tego czegoś, o czym często myślimy my, jak wypadniemy, jak wyglądamy, jak nas odbiorą. Jego to nie interesuje. Ma świetną skarpetkę, świetne spodnie i robi tak. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, pampersiaka ma, interesuje go to? Nie. Podejrzewam, że jakbyśmy mu zdjęli spodnie, dalej by chodził tak. W ogóle powiem tak, kupę by tu zrobił, byśmy go przewinęli na scenie, on by w ogóle się tym nie przejmował, bo jego to nie interesuje. Dla niego się liczy chwila. To jest ta chwila, on jest dzieckiem, przeżywa chwilę, przeżywa teraz. To jest ważne, tam są jego rodzice, on się czuje bezpiecznie i właśnie będzie teraz wykorzystywał to, że się czuje bezpiecznie, może zagra, może nam coś zagra. Chyba nie chcemy, żebyś aż tak zadziałał. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie doświadczać Królestwa Niebios.
i stoi przed uczniami dziecko, które niczego jeszcze nie zrobiło. Nie napisało żadnej książki i nie miał fizyki kwantowej w jednym palcu. I właśnie takiego dzieciaka stawia Jezus przed uczniami i mówi: tacy macie się stać. Tacy macie się stać. Ale my chcemy być w tych kwestiach, w których powinniśmy być jak dzieci, chcemy być jak dorośli. A tam, gdzie mamy być dorośli, dzieci nie jemy. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, i tutaj mamy to słowo z greki, które brzmi streffo, czyli odwrócić się od siebie samego. Odwrócić się od siebie samego, odwrócić się do siebie samego plecami. Odwrócić się od dbania o siebie. Odwrócić się od własnego zdania lub planu postępowania. Wiecie, Jezus w tej lekcji kładzie nacisk do systematycznego odwracania się i stawania się kimś innym niż miary tego świata poważają. To są mocne rzeczy. W tej historii Jezus pokazuje, że mamy się systematycznie odwracać od stawania się tak, jak miary tego świata poważają. Czy możemy się jeszcze dzisiaj czegoś nauczyć od dzieci? Nie o to chodzi, żebyśmy teraz patrzyli na dzieci, które są krnąbrne, nieposłuszne. To w ogóle ja nie o tym mówię. Ja mówię o pewnym mentalu dzieci. Dzieci są bardzo proste i mają w sobie coś fantastycznie prostego. To są takie rzeczy, z których my winniśmy po prostu się od nich uczyć. Kiedy są szczęśliwe, to się śmieją. Kiedy doświadczają zranienia, to płaczą. Gdy mają się źle, to nie usłyszysz od nich kulturalnej prawdy. Gdy dzieci mają się źle, to nie usłyszysz od nich kulturalnej prawdy. Pamiętam naszego Wiktora, który nie był absolutnie przez nas sterowany. Poszedł na Andrzejki do przedszkola. Ja potem wracam po niego, odbieram go, a pani do mnie mówi: a on nam powiedział, że nie będzie brał udziału w przelewaniu wosku, gdyż on to u rodziców usłyszał, że Pan Bóg nie zachowa przy życiu wróżki i czarownicy. Wiecie, o co chodzi? To, czego często my nie chcemy powiedzieć, dziecko w swojej fantastycznej prostocie to powie. Kiedyś taki pastor opowiadał, mówi: pojechałem z moimi dzieciakami, mówi, na ryby. Łowimy ryby, a tam obok w ogóle jest grupa facetów, którzy piją i brzydko mówią. On mówi: mnie jest źle, a mój syn położył wędkę i mówi: nie chcemy tego słuchać, brzydko mówicie, to się Panu Bogu nie podoba. Wiecie, w ogóle to jest ta dziecinna prostota. To jest to coś, czego wielokrotnie nam brakuje. Właśnie mówimy przyzwoitą prawdę, bo nie ma w nas szczerości. Mówimy komuś przyzwoitą prawdę. Pamiętam też Sarę, jak się urodziła i Sara w ogóle, jak zaczęła mówić, skończyła 2 latka i ona od razu zaczęła mówić, tak się często mówi, jak stara. Gadała jak stara, pełnymi zdaniami w ogóle i tak dalej. I pamiętam, że w pewnym momencie ona była takim pomostem do relacji z moim tatą. Mój tata miał relacje z moimi dziećmi, dopóki dzieci nie zaczęły mówić, dopóki nie mówiły w ogóle i tak dalej, to dziadek tam miał z nimi relacje. Ale wiecie, kiedy przyglądałam się jej, w jaki sposób ona, w jak miłosny sposób ona mówiła do dziadka. Mój tata miał takie krzaczaste brwi. Takie, wiecie, czarno-siwe, ale takie duże po prostu. A ona taki mały grzebyczek w ogóle brała i siadała w ogóle mu na kolana i mówiła: jaki jesteś piękny, dziadziusiu. Dziadek szlugi jarał, tam na pewno z buzi mu śmierdziało. A ona w ogóle siadała obok niego i w ogóle te brwi mu, wiecie, czesała. Czesała mu te brwi i mówiła do niego: dziadziusiu, jaki jesteś cudowny, jaki jesteś piękny. Czesała mu w ogóle włosy, po rękach go całowała. Rozumiecie? Ja mogłam się wtedy od niej tego uczyć. Mogłam od niej nauczyć się tej lekcji. Dziecko.
niczego jeszcze nie zrobiło. Po prostu, wiecie, bez żadnego negatywnego w ogóle doświadczenia idzie, siada dziadkowi na kolana i wyznaje mu miłość, patrzy w oczy i mówi, jaki piękny jest dziadziuś Roman. To jest ten mental dziecka, którego czasami nam brakuje. Uważam, że brakuje. Nie pamiętam, na której to było konferencji. Miałam taki na sobie biały garnitur i podeszła do mnie taka kobieta, która przyjechała z zewnątrz i powiedziała mi bardzo dużo takich komplementów. Ja mówię, ona mówi, wiesz co, chyba rzadko się zdarza, żeby kobieta kobiecie w ogóle powiedziała tyle komplementów. Tak, rzadko się zdarza, rzadko to robimy, rzadko w taki sposób w ogóle się odzywamy. Czemu? Bo porzuciliśmy tą prostotę dziecinną, to coś po prostu, to coś pięknego. Straciliśmy to na poczet bycia przyzwoitymi i porządnymi dorosłymi. To jest lekcja, wiecie, to była potężna lekcja dla uczniów. Jeśli nie staniecie się tacy jak on, jeśli nie będziecie mieć pewnej mentalności, to nie będziecie mogli doświadczać różnych aspektów serca Boga. Dzieci nie są zwodnicze i nie mają żadnej fasady. I tak naprawdę dopiero potem uczy ich tego świat. Maluchy na początku nawet jeszcze nie potrafią kłamać, chyba że już zobaczyły, że to się opłaca, nie? Wiecie? Dzieciaczki nie potrafią kłamać, chyba że my ulegamy, dzieci widzą, że opłaca im się to, więc wtedy kłamią. My nie chcemy płakać, kiedy coś nas boli, bo się nam powiedziało, że chłopaki nie płaczą. Robimy zupełnie na odwrót. A Jezus stawia to dziecko i mówi, jeśli nie staniecie się tacy jak On, tacy jak to dziecko, kiedy cię boli, to płacz. Kiedy doświadczasz szczęścia, to się śmiej. Tęsknimy za realnością, tęsknimy za czymś realnym i to jest właśnie lekcja Jezusa. Chcesz doświadczać realności? Chcesz, aby twoja społeczność z Bogiem była realna? To musisz się stać jak to dziecko. Musisz z tej lekcji coś wyciągnąć, coś dla siebie, coś do swojego życia. Pomodlić się i powiedzieć, Boże, faktycznie w ogóle stałem się chytrym protestantem. Na początku wszystko było proste, a teraz jestem chytry, wredny protestant. Butny, hardy, zbuntowany. Co my tam możesz? Ja tak nie chcę. Nie chcę tak, bo z takimi ludźmi się nie chcę przebywać. Nie chcę się przebywać z takimi ludźmi. I to jest to, że popatrzcie, przyszedłeś jak brat. My Jezusa znamy w ciele i tylko takiego doświadczamy i tylko takiego będziemy doświadczać. Dlatego On cały czas odnosił się do ludzkich w ogóle aspektów życia. Popatrz na lilię, popatrz na figę, popatrz na ptaka. Przecież On w ogóle nie mówił w zagadkach, ale my chcemy tej fantastyki. Chcemy tych fantastycznych w ogóle rzeczy. Tylko pytanie, co z tego wypływa? Czy jest z tego jakiś owoc? Wiecie, każdy z nas na pewno doświadczył tego, że kiedy się człowiek nawraca, to ma w sobie taki prosty, dziecinny pęd. Tam nawet wielu pytań nie ma. Wielu pytań nie ma. Ja na przykład najpierw coś robiłam, a potem słyszałam jakieś nauczanie. Jest wiele osób, którzy narodzili się na nowo, a potem gdzieś dopiero poszli i dowiedzieli się, że ich przeżycie to jest właśnie nowe narodzenie. A nie zostali czegoś nauczeni. Zaczęli modlić się innymi językami, zostali wypełnieni Duchem Świętym i dopiero będąc w Kościele dowiedzieli się, że to jest chrzest Duchem Świętym. A dzisiaj są wielokrotnie odwrotne rzeczy. Klocki są poprzestawiane. Kiedy się nawracamy, to mamy właśnie ten prosty pęd. Zostawiamy hobby, zostawiamy ambicje,
oddaliśmy, co zabraliśmy, porzucamy kłótnie i spory. A potem po latach człowiek właśnie staje się wrednym i hardym protestantem. Ja wiem, że to brzydko brzmi. Ale nie ma znaczenia, jak to brzmi. Prawda jest po prostu prawdą. Fakty są faktami i prawda jest prawdą. Trzeba wyciągnąć lekcję z tej właśnie historii, że kiedy uczniowie się sprzeczali, to Jezus stawia przed nimi tego dzieciaka. I nie chciejmy w nich, w tych historiach w ogóle oglądać, wiecie, w ogóle jakieś takie alepejskie w ogóle przekazy. W ogóle totalnie oderwane od rzeczywistości. To byli ludzie. To byli ludzie, tacy jak my. Takich rzeczy doświadczali. Inaczej się ubierali, a grzech był grzechem. Grzech, odstępstwa, one są wciąż takie same. Tylko kiedyś ludzie inaczej się ubierali albo się nie ubierali. Po latach czasami nasza relacja z Bogiem obrasta w niepotrzebne rzeczy. Obrasta w różnego rodzaju instrukcje, w sposoby. Czego jeszcze możemy się nauczyć od dzieci? Tej właśnie prostoty. Prostej ufności w stosunku do Jezusa. Dziecinna czystość i niewinność. Dzieciaczek biega nago i w ogóle się nie wstydzi. Nie? Dla niego to jest coś zupełnie normalnego. Dzieci nie rozumieją dwuznacznych słówek i nie muszą zasłaniać rolet. To są dzieci. To są dzieciaki po prostu. Są wolne od korupcji, zła, slangu. W czysty sposób patrzą na Boga. W czysty sposób po prostu patrzą na Boga. Pamiętam, jak Artur wyszedł z więzienia. Wiktor miał wtedy 7 lat. I słuchajcie, przez te 3 lata próbowałam go nauczyć jeździć na rowerze. Nie nauczyłam się. Ja nie umiałam i on nie mógł zaskoczyć. Ale kiedy Artur wrócił do domu i wystawił z piwnicy rower i posadził go na tym rowerze, bez dodatkowych kółek, po prostu był syn, dziecinna wiara i tata. Bezpieczeństwo taty. Posadził go i go pchnął. On pojechał. Bez dodatkowych kółek. Mi się tego nie udało zrobić. Choć bardzo chciałam. Starałam się jak mogłam, żeby nie odczuwał nieobecności taty. To naprawdę było dla mnie bardzo duże doświadczenie, kiedy zobaczyłam, że bezpieczeństwo taty spowodowało, że już nie było tych pomocowych rzeczy. Po prostu tata, dziecinna wiara, prostota, zaufanie, czystość, bliskość. Wsiadł, jedź, pojechał. A my po latach chodzenia z Bogiem chcemy instrukcji. Prosta wiara i zaufanie to plan A. Posłuszeństwo to plan A. Nazywanie rzeczy po imieniu to plan A. A po latach nie działa plan B, nie działa plan C, nie działa plan D. Czasami plan Z nie działa. Czegoś zabrakło, coś się wkradło. Dzieciaki są proste, a dorosły kombinuje, jak daleko posunąć się w grzechu. Ile jeszcze mogę? Dobra. Stoję. Idę dalej. Oto dorosły. Dziecko jest proste, a dorosłych w ogóle kombinuje. Jak daleko mogę posunąć się w grzechu? Między nami a Bogiem nie ma iluzji, sugestii, cynizmu, ani aluzji. Jak między dziećmi i rodzicami.
Troszkę wam powiem takiej statystyki. Zbadano, że dziecko w takim normalnym, dobrym domu śmieje się, zgadnijcie, ile razy w ciągu dnia. W dobrym domu w ogóle jest mama, jest tata. Nie mówię, że tam jest jakoś idealnie, po prostu taki normalny w ogóle dom. Zgadnijcie, co mówią statystyki, ile dzieciaczek się śmieje w ciągu dnia. Strzelajcie. Więcej? Nie, 400. A teraz słuchajcie numeru. Gdy dorosły, którego nazywają ludzie pogodnym, zgadnijcie, ile się śmieje w ciągu dnia. 15. Dziecko. Bo dziecko jest wolne od troski, bo dziecko jest proste, bo dziecko się nie przejmuje. W dziecku jest wszystko proste. On się nie martwi o jutro, nie żyje jutrem. Rozumiecie? Jego to nie interesuje, on żyje chwilą, dziś. Bóg jest Bogiem dziś. Dziecko tym żyje. Dlatego się może więcej śmiać. 400 razy, a tu 15. Ogromna różnica. Biblia mówi nam, że Bóg chce stawiać swoje dzieci jako świadectwo pośród tłumu. Postawił pośród tłumu dziecko i powiedział: tym się stańcie. Tym się stańcie. Pytanie, czy chcemy, czy boimy się? Tym się stańcie. I tak jak powiedziałam wcześniej, kochani, w ogóle nie chodzi o to, żeby stać się nieogarem życiowym. W ogóle nie chodzi o to, żeby te klocki pomieszać i w ogóle je pomylić. Czyli tam, gdzie powinniśmy być dorośli, mamy być dorośli. Ale w tych kwestiach, w których winniśmy być jak dzieci, mieć tą dziecinną, prostą ufność, musimy się stać jak dzieci. Musimy wyciągnąć jak najwięcej z tej historii. Że kiedy dochodzi między nami do tego rodzaju sytuacji, kto jest największy? Kto jest największy? Kto jest najważniejszy? Czyja modlitwa była najważniejsza? Kto ma najlepszy ogląd? To jest błąd, to jest ząg. To ta historia jest dla nas. To ta pomoc naukowa w postaci tego dziecka jest dla nas. Stańcie się jak on. Stańcie się jak on, bo ten mental, w którym idziecie, zeżre was. Zeżre was i spalicie się w nim. Po prostu się w nim zatracicie. Dzieci są jak gumki. Bardzo szybko się podnoszą z upadków, nie? Ci, co macie dzieci, na pewno doświadczyliście tego, że wielokrotnie dziecko się przewraca i patrzy na mamę i tatę, czy ma płakać, nie? Jak się w ogóle człowiek w ogóle nie zwróci uwagi, nie powie: ola Boga, na pewno tam coś już się stało, nie? Będzie płakało. A kiedy tak naprawdę nie zwrócisz uwagi, wstaje i leci. Ja pamiętam, Sara kiedyś tak przyrżnęła głową w łóżko. Ja mówię: całe łóżko? Ona, słuchajcie, ona była w szoku, ona się tak na mnie patrzyła. W ogóle guza miała strasznego, strasznego miała guza, a ja wiedziałam, mówię: no zatarłaś trochę, mówię, no kurczę. I wiecie, to spowodowało, że ona się nie rozpłakała. Podniosła się w ogóle z tego upadku, z tego uderzenia, natychmiast odbiła się jak gumka. Guz był, ale to nie ma żadnego znaczenia, nie? Mama w ogóle, czy tam tata, zlekceważyli w ogóle upadek. Nie ma to żadnego znaczenia. To są właśnie dzieci. To są dzieci. Zbroi coś i w ogóle leci, tak? Jakby nieważne, jaki jest ten tata, nieważne, jaka jest mama, on leci do rodzica. Ma coś w sobie fantastycznie w ogóle prostego. Dzieci żyją dniem dzisiejszym dla jednej chwili. Czy my tak umiemy żyć? Czy umiemy tak właśnie żyć dla jednej chwili? Wiecie, ja uczę się teraz na przykład z kolei na innym levelu. Bardzo dużo mam różnych telefonów, zapytań w ogóle i tak dalej. Patrzę w ogóle w maila, patrzę w SMS-y, patrzę w ogóle na Snapchata, patrzę w ogóle w Messengera i w ogóle mówię: nie jestem w stanie odpisać. Jezu, Tobie to daję. A ja w ogóle muszę od tego odejść. Ja idę spędzić czas z moimi dziećmi. Zostawiam to. Czemu? Bo mnie to zeżre. Ja jestem człowiekiem. Ludzka pani Agata. Nie dam rady wszystkiego ogarnąć i nikt z nas nie da rady wszystkiego ogarnąć.
Musimy być w pewnych kwestiach jak dzieci. Po prostu. One są proste. Zostawiam to. Niech Bóg się o to troszczy. To nie moje dzieci. Ja mam swoich dwójkę. To twoje dzieci. Nie mogłam ostatnio spać. Podeszłam też do tego w sposób bardzo śmieszny. Mówię, o, nie mam zgody. Ja nie jestem jak stróż Izraela, który nie śpi i nie drzemnie. Ja po prostu muszę zasnąć. Muszę zasnąć dziecinnym snem. Chcę się wyspać. To potężna lekcja Jezusa w stosunku do uczniów. Niereligijna, normalna. Popatrzcie, jaka ludzka, nie? W której tak naprawdę każdy z nas może się obejrzeć. W ogóle to takie moje jest osobiste, ja tego w ogóle nigdzie nie wyczytałam, ale jak badam życie Jezusa, a badam je 20 lat, to wiecie, w czym ja się oglądam? Oglądam się w tym, że Jego życie było na tyle proste, że ja umiałam z Nim zestawić moje życie. Zawsze szukałam pewnej prostoty. Jak się nawróciłam, to powiedziałam do Niego, chcę nauczyć się żyć na nowo, żyć, żyć z Tobą. I kiedy oglądam życie Jezusa, to ja nie widzę tam fantastyki. Ja nie widzę tam rzeczy, w których my, zwykli ludzie, nie jesteśmy w stanie się obejrzeć. Kiedy przesadzamy, kiedy już nam brakuje tej, wiecie, czegoś tam, to mamy tendencję do wydziwiania. Ale Jezus cały czas pokazywał proste życiowe przykłady. Proste życiowe przykłady. Miejcie prostsze serce. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Uwierzcie we mnie. Nic nie możemy uczynić bez Jezusa. To łaska. To łaska Boża uzdalnia nas w ogóle, kochani, do tego, że my funkcjonujemy i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Łaska Boża. Bądźcie blisko. Nie jest to prosta rzecz. Nie jest prostą rzeczą dorosłemu człowiekowi usiąść na kolana rodzicowi, nie? Bo mamy różnego rodzaju doświadczenia. Ja tak naprawdę zbliżyłam się do mojego taty wtedy, kiedy tata się rozchorował. Wtedy, kiedy opiekowałam się nim, kiedy rozchorował się na raka. Wtedy zbliżyłam się do mojego taty. Uważam, że to moje doświadczenie z moim tatą dało mi zupełnie nowe doświadczenie z moim niebiańskim ojcem. Po prostu po raz pierwszy mojego tatę dotykałam. Gładziłam go po włosach, realnie mówiłam, że go kocham, patrzyłam mu w oczy, karmiłam go, zmieniałam mu pampersa, podcierałam mu tyłek. To było dla mnie bardzo duże doświadczenie. Ono mnie w zasadzie, jak gdyby, kopnęło do zupełnie innej relacji z Bogiem. Bądź blisko. Wiecie, że upadki nas nie definiują. Kiedy upadniesz, to nie przykrywaj się właśnie tym liściem, tylko właśnie wtedy pędź. Pędź. Jak zbroisz, to pędź. Pędź do Ojca. Pędź na kolana. Pędź do Niego. Nie chowaj się w dziury. Nie buduj w ogóle tej... Nie buduj tego materiału dowodowego dla Twojej duszy. Zbuduj zupełnie coś innego. Bądź jak dziecko. Spsocisz, spalisz, lecę do Boga. Zawaliłem. Jestem śmieciarzem. Przepraszam. Nie, w ogóle nie bój się. To głowa nam nie pozwala. Głowa nam po prostu nie pozwala. Statystyki z Ameryki mówią, że tata spędza
19 sekund w ciągu dnia z dzieckiem. Kosmos, nie? 19 sekund. Polskich statystyk nie mogłam znaleźć. 19 sekund w ciągu dnia z dzieckiem. Bardzo malutko. A Bogu chodzi o bliską i miłosną społeczność. Nie o ciężar obowiązku i nie o ciężar modlitwy. Ta nasza relacja z Bogiem, ona w zasadzie musi czymś być bardzo naturalnym. Wiecie, nie tym chorym obowiązkiem. Ja nie wierzę, słuchajcie, coś takiego, że my z trudem się modlimy, a potem będziemy się cieszyli Jego obecnością. Przepraszam. Nie wierzę w to. Nie wierzę w takie rzeczy. Że my z trudem się modlimy, z trudem coś robimy, z trudem się zmuszamy, żeby coś w ogóle zrobić, a potem będziemy się cieszyli obecnością Boga. Nie. To tak jakby iść na przymus z kimś na obiad. Zmusić się do czegoś. To są tak zwane w ogóle odhaczę coś. Coś tam po prostu zrobię. Ale to w ogóle nie o to chodzi. To nie o to chodzi w tej naszej relacji z Bogiem. Dzieci mają mentalność, że zawsze są gotowe, żeby się czegoś nauczyć. I ty i ja do końca na tej ziemi będziemy uczniami. I ty i ja na tej ziemi nie pochwycimy. I ty i ja doświadczamy cząstkowego poznania. I ty i ja cząstkowo wszystko widzimy. Dlatego taka lekcja Jezusa. Taka lekcja. Kiedy już czujecie się tacy silni, kiedy się tak uzbroiliście, kiedy czujecie się tacy mocni, kiedy czujecie się tacy ważni, kiedy już nie potrzebujecie mnie, kiedy już prosto się nie modlicie, ale wydziwiacie, to jest lekcja dla nas. Musicie się stać jak dzieci. Musicie pochwycić tą mentalność dziecka. Ono jest proste, w nim nie ma obłudy. To jest prosta mentalność dzieciaka. On się cieszy obecnością Ojca. Cieszy się obecnością Ojca. I wiecie, takie pytanie do nas, czy my skorzystamy z tej lekcji. Czy do końca się wypalimy z powodu naszej pychy, wiedzy i własnych sposobów. Kiedy sobie to pisałam, to w ogóle płakałam sobie i ja pamiętam dzień mojego nowego narodzenia. Z potężnych rzeczy Bóg wyrwał mnie i Artura. Z potężnych rzeczy dla mnie. Wiem, jak żyliśmy, wiem, co mieliśmy w głowach, co mieliśmy w sercach, wiem, jakie mieliśmy potężne długi. Wiem, ile ludzi zostało skrzywdzonych, oszukanych, zawiedzionych. W zasadzie po ludzku to są takie rzeczy, wiecie, nie do odrobienia. Ale doświadczyliśmy naprawdę potężnych cudów. Prosto się modliliśmy. Z prostym zaufaniem. W proste prawdy biblijne. To, co mogliśmy, oddawaliśmy. Służyliśmy bez podwójnego dna. Kładliśmy nasze pieniądze. Nasze pieniądze obdzielaliśmy na ludzi. Postanowiliśmy, że chcemy, aby pieniądze, które mamy, służyły Kościołowi. Aby z pieniędzy, które mamy, abyśmy mogli wyposażać ludzi do służby. I to potężna jest dla nas lekcja, kochani, żeby powrócić do pewnej prostoty. Nie dziecinności, nieudaczności w ogóle prowadzenia życia byle jakiego i mówienia takiego mnie Jezus ma, to taki jestem. Nie o tym mówię. Mówię o czymś zupełnie innym. Mówię o tej dziecinnej, prostej wierze. Dziecinnej, prostej wierze. Ojcze, my dziękujemy Tobie za dzisiejsze słowo. Dziękujemy Ci, Ojcze, za dzisiejszy czas. Dziękujemy Tobie, że jesteś z nami, że Twoja ręka jest nad nami wyciągnięta. Dziękujemy Tobie, że z tej pomocy naukowej, którą Jezus postawił przed uczniami, my wyciągniemy lekcję. Ojcze, nie chcemy podążać w błędnych kierunkach, upierać się przy swoim, ale chcemy okazać Ci
bezwzględne posłuszeństwo. Posłuszeństwo Twojej prawdzie, posłuszeństwo Twojemu Słowu. Chcemy, Ojcze, aby nasze życie było proste, transparentne, bez zbytecznych udziwnień, Ojcze. Modlimy się o to i dziękujemy Tobie, że każdy z nas wyciągnie z tej historii coś dobrego dla siebie. Amen.